Cześć, cześć, dzień dobry. Z tej strony Ania z bloga Cytrynowe Drzewo. Przygotowałam dzisiaj dla Was w ramach takiej krótkiej pogadanki zestawienie laserowych tekturek. Ja wiem, że one wszystkie są dostępne na stronie laserowelove.pl, można je przeglądać, są ustawione fajnie kategoriami, ale też myślę, że fajnie, jak czasami ktoś pokaże, co ma, może nam się zaświeci jakaś lampka, że z tego można zrobić jakiś fajny projekt, może być to jakimś fajnym dodatkiem. Także krótkie zestawienie tego, co mam, tego, z czego najczęściej korzystam i to, co najbardziej lubię. Ok, pierwsza grupa to są różne pudełka. Ja tutaj na szybciocha znalazłam takie fajne pudełko z ażurowym wierzchem. Tutaj jest druga część. Wszystkie tekturki, które pokazuję, będzie ich mnóstwo, więc ja nie dam rady ich podlinkować Wam, ale możecie je znaleźć wpisując w Google Laserowe Love i ten numerek. Ja zazwyczaj tak szukam i nie znajduję. Dobra, to jest jedno z pudełek. Następna kategoria to są bazy albumowe, które bardzo lubię i których często używam. To są akurat zbirmaty. Tutaj mamy na pierwszy roczek. Kiedyś też robiłam z niego album, z tej bazy właśnie. A tutaj mamy taką zwykłą bazę. Tutaj mamy ile? 5 kart. Tu jest baza tematyczna, na przykład na jakiś górski album. Z napisem kocham górę. Dobra, co dalej? Ja sobie mniej więcej podzieliłam kategoriami tutaj te tekturki, ale mówię, to jest tak mniej więcej, więc może gdzieś tam się znaleźć jakaś inna dodatkowa. Dobra, tutaj zaczniemy od kategorii muzyczne. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy fajną gitarkę do złożenia. Tutaj mamy kotek z nutkami, saksofon. Tutaj też mamy nuty. Dobra. Tak naprawdę to jest tylko kilka wybranych z kategorii muzyki, bo znajdziecie na stronie Laserowe Love dużo więcej. Dobra. Kolejna kategoria to są takie afrykańskie rytmy i afrykańskie klimaty. Tutaj mamy bębenki, tutaj mamy różne postacie, tutaj podobnie, tutaj różne napisy tematyczne. Kolejna kategoria, nazwałam tak wieś góry zwierzęta. Tutaj mamy na przykład napis do różnych projektów. Tutaj mamy bardziej górskie klimaty, jakiś domek, pień, tutaj mamy krajobraz górski, tutaj podobnie takie krajobrazy. Tutaj mamy bardzo fajne tekturki, tutaj mamy coś z grawiami, tutaj mamy stracha na wróble, także jest też czym wybierać. Kolejna kategoria to lato. Lato mam tutaj. I tutaj mamy różne napisy, tutaj mamy palemki, tutaj mamy do złożenia leżaczek, tutaj mamy róże wiatrów i jakąś łódeczkę. Dobra, co mamy dalej? Dalej moja ulubiona kategoria, czyli przeróżne tekturki dziecięce. Ich używam tak naprawdę najwięcej do różnych projektów, do zarówno albumów dziecięcych, albumów ciążowych, do pamiątek Chrztu Świętego. Także zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy i napisy, i różne postacie. To jest piękne, zobaczcie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Mamy agrafki, mamy różne grafiki. Tutaj, jak widać, już jest część wykorzystana. Tutaj mamy wróżki już dla nieco starszych dzieci. Tutaj mamy 3D. Tutaj mamy znowu wróżki. Tu znowu 3D. O, to jest fajny bodziak, który myślę wykorzystać do pamiątki Chrztu Świętego, a ciągle nie mam kiedy się za to zabrać. Tutaj mamy bardzo fajną, akurat tu jest szósteczka, ale one są też w innych, są dostępne też inne cyferki, na przykład do boksa, bo ona tutaj ma podstawkę, ta cyfra. Tutaj mamy tatusia z dzieckiem, tutaj mamy dziewczęcą, o tutaj jest znowu ten boziak, tutaj mamy znowu fajne wróżki, tu też są wróżki, a tutaj mamy takie ciążowo dziecięce. Kolejna kategoria to ramki. Ja też bardzo lubię używać ramek przede wszystkim do kartek. Także tak to wygląda. Ja sobie czasami gdzieś tam wpisuję jakiś napis do środka, tak jak tutaj na przykład jakaś fajna ślubna mogłaby być. I jeszcze tutaj dodatkowo mamy jakieś różne serducha. A jeżeli chodzi o serducha, to też ślubne napisy. Tutaj mamy napis ślub, tutaj mamy w dniu ślubu. Dalej jeszcze chciałabym Wam pokazać, to są wielkanocne i takie wiosenne tekturki. Też mamy tego mnóstwo. Niedługo, co prawda, inne święta przed nami, ale tekturki na tą okazję też znajdziecie na stronie. Tutaj mamy karty wiosenne. I co jeszcze? I to, co przed nami aktualnie, czyli jesień. Tutaj mamy tekturka z napisem jesień i hello. Tutaj mamy na jesienny album, bo mamy tutaj kasztanki, liście. Tutaj mamy znowu żołędzie i liście. Tutaj mamy kasztany, jakieś ludziki z kasztanów. I tutaj ramki też takie jesienne. Także to był taki mój krótki przegląd tego, co możecie znaleźć w sklepie laserowelove.pl w dziale tekturki. Tam też macie, tak jak mówiłam, wszystko fajnie ułożone kategoriami, więc na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem tego, czego potrzebujecie. I co? Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego. Pa, pa, pa.